Kurde, musimy uważać, bo tutaj jest nasz kocyk, tutaj są nasze rzeczy, nasze maski i inne rzeczy, a ten słoń tutaj buszuje normalnie na lewo, na prawo. Co on robi? Oczepuje go chyba z tego. Z much go oczepuje. Patrz. Z piasku. Za chwilę go w ogóle pójdzie myć szlaufem. Tu jest taki szlauf, tam jest taki szlauf i jak one tutaj się tak zmoczą w tej, jak się zmoczą w tej słonej wodzie, to on idzie ich później myć, bo ich to może swędzi ta sól czy coś. Patrz, jak się drapie. On się chyba drapie teraz, patrz o to drzewo. Patrz. Zaraz drzewo złamie. Trzeba uważać. Ten tutaj mały wygibus to jest śmieszny. Tutaj te są takie grzeczne. Co on tu zaraz nawykombinuje? No nie wiem właśnie, wchodzi po tych skałach, zaraz się przewróci, to narobi bałaganu. Nie przewróci się? No mam nadzieję, że się nie przewróci. Co on mu tam rzucił? W ogóle se rozmawiają. Ten coś do niego mówi. Ten go niby rozumie. Dogadują się ogólnie. Ale ten to jest śmieszny słonik. Chcę wam pokazać różnicę, jaka jest obecnie tutaj plaża, a jaka była wcześniej. Zobaczcie, tutaj teraz jest szeroka plaża, długa plaża, gdzie naprawdę może zmieścić się bardzo dużo osób. Przed tą skałą jest teraz dużo miejsca do leżenia i wiele osób się może tutaj zmieścić. Tam, gdzie myśmy mieli taką swoją malutką, prywatną plażę, teraz już jest wielka plaża. Słonie stoją już teraz na plaży, wcześniej stały w wodzie. I zrobiło się tutaj zupełnie inaczej. Więc woda cofnęła się troszeczkę w głąb morza, no i zrobiło się tutaj zupełnie inaczej. Teraz jest tutaj po prostu więcej miejsca. Wcześniej woda dochodziła praktycznie do tego miejsca. Tutaj było to wszystko prawie że pozalewane. Wygląda to zupełnie inaczej, ale jest ogólnie tutaj naprawdę przepięknie. Polecam każdemu tą plażę. Mega miejsce, bardzo blisko Patong, bo tutaj właśnie widać całą zatokę miasta. Patong Bay Hill. No, mają porządne paznokcie, mi zauważyła. Słonie mają porządne paznokcie. Teraz mają fajną kąpiel, na pewno jest im przyjemnie taką czystą wodą się schlapać. Dość, że... Tutaj słoniki swoją robotę dzisiaj zrobiły, zapracowały na jedzenko. Dobrze, że są tutaj ogólnie zadbane, myte, pielęgnowane, o, karmione. O, ale mają tutaj niezły wyczynek, chodźcie, bo nasze taksy już jest. A te słonie muszą też wejść tutaj pod taką górę, takie wielkie, ciężkie zwierzaki muszą się tutaj wdrapać. No, żeby na nas nie poleciał, o Jezu, jak taki tonowy albo z półtorej tony słoń jakby na nas poleciał, Emma, to by z nas został naleśnik, wiesz? Nic więcej, tylko naleśnik. Dobrze, że się nie pośliznął. No, tutaj już pan kierowca jest, taksi przyjechało, jedziemy na górę po skuter i wracamy do domu. O, no, idą tam do dżungli sobie mieszkać dalej. Co ten pan tutaj kombinuje? Emi, uważaj. Tutaj zaboksował przed chwilą, ślisko, bo tu piasek. Dobra, włazimy i spadamy. Tipbox zaliczony. No, niech sobie ten pan zrobi fotkę, bo my chcemy jeszcze iść zobaczyć aligatory na koniec. Także kto jeszcze został do samego końca, zaraz zobaczy aligatory. A tam właśnie jeszcze jest jakiś biały konik. Idźmy zobaczyć białego konika. Szybko, przejdźmy. Tutaj będzie fotka z orłem.
A tutaj jest jeszcze taki biały konik. Ale Emi, patrz, jaki piękny biały konik. Jaki piękny biały konik. Wow. Spokojnie, spokojnie. Ale piękny biały konik. Jaka piękna. No, troszkę tutaj narobił kubki, ale popatrz, jaki piękny. Ale jaki taki malutki ogólnie. Yeah, can we touch? Możemy dotknąć. Jacie. Jaki piękny konik. Ale piękny konik. Taki biały, nie? Ale piękny. Patrz, jak się prezentuje. Ja też chcę go dotknąć. O, jaki słodziutki, jaki milutki. To nie jest taki jak te słonie, nie? Te słonie są takie twarde, a on jest taki milutki, jak pluszaczek jakiś. Jaki konik piękny. Ale on jest o wiele milszy od słonia. No, on czuje jedzonko. Tutaj czuł jedzonko od pana, że pan mu niesie w tym wiaderku jedzenie. O, tutaj idzie karmienie słonika. Słonika. Jezu, konika. O, oh gad. No, Emi już dzisiaj dostała od słonia ogonem. Zaraz dostanie od konia i będzie wszystko w porządku już. No. O, poszedł jeść. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć aligatory. Emi, a te akwaria to chyba nie są po rybach. Powiem ci, że tutaj jakieś duże zwierzaki były w tym akwarium. No, węże to tam mogły być w takim akwarium wielkim. Zdecydowanie. Patrz, tutaj są jeszcze jakieś te... Kurczę, te mrówkojady takie, mrówkojady, czy jak... Nie, misie, jak one się... Takie, jak one się... Leniwcy. Nie, to nie są leniwcy, chyba. Jak, ale takie no... What's the name? Bear cat. A, okej. Okay. Bear cat. To takie... Chyba banana for sale. A, banana. Okej, okej. Can't hurt. No danger? Yes. Jaki? They're lovely. Lovely? Yes. Ale mają takie śmieszne pyszczki w ogóle. No jakie ma pozory tutaj. Słodziutki. No. Dobra, idziemy jeszcze zobaczyć dalej. Kurczę, ile tutaj mają zwierząt. O, bear cat. No taki jakiś, kurde, no niedźwiedź, kot niedźwiedzi. Co to jest? O, jaki wąż wielki. Jaci, jaki pyton jakiś, czy co to jest? Ale wąż. This one, she will keep baby. Baby? Yes. Wow. Ale baby. Co on tutaj robi? Wow. Big one. Yes. Is it anaconda? No. Python. Python? Yes. Ah, no. Właśnie, kurde. Lichy kula. Wow, to żyje w Tajlandii. Takie tutaj węże żyją w Tajlandii, w dżunglach. Pytony takie. Wow. Ostrysze. A, to jakieś, nie wiem, co to. Przepiórki takie, no. Przepiórki. O, tutaj, no, takie gekonki. Ładne. Ale my idziemy zobaczyć punkt programu. A tutaj jest. This is... Kobra. No, kobra. Nie, tam są jajka. No, tam są jajka, czyje? Kobra, taj kobra. Jest, jest. Patrz, ona ma tu jajka i tam jest jakaś patrz, czaszka. Tutaj jest, patrz. Czaszka ryby, no. Jacie. To ta czaszka ryby tam jest. Czaszka ryby? No. Rzeczywiście, ktoś jej rzucił chyba rybę i ona całą rybę wyjadła, tylko czaszkę zostawiła. Są tu dwie. Tam jest inny. Mhm. Taj kobra. This is also live in Thailand? Yes. Yes, in the jungle? In the jungle. Wow, in Phuket. In Phuket? Many? Wow. Wiele takich węży jest tutaj na tej wyspie Phuket. Takich kobra, taj kobra. Taj krokodyl. Taj krokodyl? Jam krokodyl. O, jest, rzeczywiście. Hmm? No tutaj, zobacz, jak blisko. Tutaj. No. Siam? Siam krokodyl, nie? Siam krokodyl. Patrz, tutaj będzie miał malutkiego krokodyla. Jaki kochany. Take photo. No, take photo. Sobie foto, no to yeah. Foto. Foto. You keep the black hat. Okay. Tak, no, trzymaj. Jocie. To tak od spodu trzymaj. No tak. O. Trzymaj go, Dorka, bo on chce uciec. Musisz go trzymać. To jest tak. Dasz radę? Nie, bo się on w sumie nic chyba nie zrobi. Najwyżej ci palca odgryzie. Jeden palec mniej czy więcej. Co za różnica.
Nie, żartuję. Ale poczekaj, on ma ten. Pierwszy raz dotykam takiego krokodyla. Jać się. Wow. No to zrób sobie zdjęcie z nim. Szybko. Ale on nic nie zrobi, zobacz. Ty trzymasz go tak jak jaszczurkę. Głowę tu. Jaki krokodyl? Z spodu. Trzymaj go mocno. Trzymaj go. Trzymaj go, ja ci szybko zrobię zdjęcie. No trzymaj go. Bo weź pomogę, no. Shine. Wstydzi się. Shine. Czekaj. Inaczej daj. Jacie. No patrz, no musisz go trzymać tak, no, tak szeroko ręce. Ale pradawne zwierzę. Ja pierdzielę, jakie pradawne zwierzę. Od spodu też, żeby on tak jakby leżał, żeby on się nie bał. Ja tu widzę, że jest więcej tych, kurczę, aligatorków. Ten ma 3 miesiące, którego Emi trzymała teraz na rękach. Ten jest mniejszy jeszcze. No ten jest mniejszy, ten tam jakieś ma 2 miesiące, 1,5. Same. No, około 3 miesięcy. Jakie one dźwięki wydają w ogóle? No to zaki. Dobra, już na takie totalne zakończenie tego filmu. Jeszcze taki słodziak jeden. Kociak. Patrzcie, jaki kociak. Kiciuś, jaki słodki kiciuś. Ja, patrzcie się na to. Ale milutki, taki czyściutki. Patrz, co on robi. Jaki słodki kociak. Wow. Jezu, jeszcze jedna atrakcja jakaś. Co to w ogóle za atrakcja? Nie wiem. Ciężko. Chyba tylko foto, no. Rzeczywiście. Nie za wiele tutaj innego coś można zobaczyć. A, tutaj jeszcze taka studnia Emma. Jest tam woda? Nie ma? A to oszuści. Oszukali nas. Susza. Susza, no właśnie. Tutaj w ogóle są takie wybiegi dla tych koni. Jest jeszcze ogólnie więcej koni. I tutaj są właśnie, o, tam są kupy koni. I sobie tutaj biegają koniki. Kurde, jakie miejsce, ja pierdziela. To jest w ogóle, no zobaczcie, no tutaj jest patong. Tak bardzo blisko. Tak bardzo blisko, a tak daleko, bo nie byliśmy tutaj nigdy w życiu. A trzy zimy już tutaj jesteśmy. 3 sezony. I jeszcze nigdy tutaj nie byliśmy. A tu tak blisko. Można się ładować na skuter i wracać na miasto. Coś zjeść, bo już jest 5 godzina. Cały dzień tutaj byliśmy. Jeszcze tutaj będzie dzisiaj ślub. Zobaczcie, jakie, kurczę, tutaj widoki, jaki teren do wzięcia ślubu. Tutaj jakiś schowany orzeł, a tutaj takie widoki. Jak to wygląda? Ale ktoś tu będzie miał dzisiaj piękne tak na Phuket. My God, co to za paw? Patrzcie na to. Jasny gwint, jaki paw. Patrz, jak się prezentuje. Patrz. Co tu się dzieje? Jaki paw, Emma. Widziałeś kiedyś takiego pawia? Tylko w filmach. Tylko w filmach. A patrz, a tu taki łazi naprawdę na żywo. Oh my god. Jaki paw. Jaki paw.